Sponsorem odcinka jest hellcase.com. Jest to strona, na której możecie otwierać skrzynki i wygrywać niesamowite skiny. Z kodem wikingowie15 otrzymujecie 15% bonus do doładowania, a z kodem grendy otrzymujecie darmowy balans. Jest dostępnych wiele metod płatności, m.in. kryptowaluty, jak i skiny do CSGO. Link w opisie, polecam, elo. Rampę, to weźcie pakę. Na shift. No wjechał w palaka! Przebił! Do prawej jest! Dusz go. No kurwa, pierdolił. Idę, ty gdzie idziesz? Rzuć mi resztę. Nie! No nie, co to za kobieta jest? Twoja przyjeżdżona, kurwa, będzie pomóc. Znowu się wjebała, podskocz. Ale co, przyszłeś? Nie tak! Masz jeszcze raz. Ale mu skoczyła na łeb, bomba na łeb. Czekaj. Jak ja mam kopać żelazo? No tutaj. Łe kurwo! Ale naprawdę, to jest taki przejebany chuj. Ja nawet, kiedyś jak zacząłem streamować, to nawet nie miałem połowy takiego skąpu, jak zacząłem żreć. I na brzuchu mi wyjebało. Ja wyglądam tak? Tak bez kasy, bo mówię. Ja bym tu pociąży, serio, teraz bez śmiania. No, ile ty chcesz tej tkaniny? Jakbym był po ciąży, takie mam rozstępy na brzuchu. Kurwa, dramat, to jest fest. MTZ. Słucham. Chcesz tą tkaninę? Będzie to wejście na bombsite'a, wie, Kay, co się dzieje, teraz wystarczy poczekać na ten jump throw. Oj, te strzały niecelne, no i teraz tarapaty, chociaż Kay instynktownie zareagował. Leci granat, Snax daje się jednak złapać, no i wielki problem Kay'a. Co teraz zrobić? Wiedzą o nim zawodnicy terrorystów, będą coraz bliżej. Poczekali na flasha, Kay jednak nie pokazywał się, cały czas czeka na swoją szansę. Teraz będzie musiał wyjść, ale ten refleks Kay'a to robi fantastyczną robotę. Wrócił Speedy, jest Snax. A Menio chyba chce poczekać na kontakt swojego kolegi. W końcu wyjdzie Slax, ale Kay, jego refleks to robi niesamowitą robotę. Kay, ależ teraz odpalił torpedy. O, nieprawdopodobny jest ten chłopak. Polskie złote dziecko Counter-Strike'a, po prostu. To, co on potrafi. Zaprezentuje nam tutaj sztukę. Grając po stronie antyterrorystów. No i zobaczmy, kto zwycięży w rundzie pistoletowej. Na razie granaty na bombsite górnym. Kay od razu atakuje, podchodzi na blisko. Wejście w drzwi Kay'a. Ten zdobywa dwa błyskawiczne headshoty. Kay, co teraz robi? Tego się nie spodziewali terroryści, ale jak tutaj Kay podszedł, ten cały czas walczy. Kay po raz kolejny. Już się wydawało, że będzie pędził po Ace'a. Ale to w końcu config odpowiada, ale Kay zrobił to naprawdę rewelacyjnie. No i wielkie tarapaty po stronie terrorystów we dwóch na czterech. No, Kay naprawdę zrobił nam... Dobre wchodzenie, ma ten. Co się dzieje? Myk. Czytałem kiedyś, że te lapki... Fago, zmieniam nazwisko na Pongowski i będziemy tacy sami. Tylko, że muszę ojebać się trochę na głowie, żeby mieć takie zakola wyjebiste. Pozdrowisz Matiego, Bartka, Dreama i Adiego? Z pieprze, gnoju. Jaki żart o zakolach wysłasz. Co ty myślisz? Z kim ty tańczysz? Dziękuję, Deka, za 5 zł. Pozdrawiam Matiego, Bartka, Dreama i Adiego. Siemanu. Ale dostał na jeden mocno, także. Dobra, ugraj dla widza. Staram się. Co? Co? Jak to jest kurwa możliwe? Nie wiem, ty, w szoku jestem. Ej, co jest do chuja? Co, z przebo do torapy pobiegł od razu. Aha. No ale totalnie go nie było słychać. No, to musiał mieć zajebisty timing, że go nie było słychać. No, no. Chyba idealny miał. I wentami ostatnio chyba biegł. Co tu się stało? Mógł pójść wentami w tu. Sajo mógł strzelować. Przedawał, że Sajo wentami. Nie. Ja mu kosę daję. Chyba full HD nie gra, bo cię nie widział. Tomek! No koniec, Aju, wygrasz to. Nice. Całą drogę od CT bieg z tą kosą. Ona poleci prawo. Dwóch tam jest. Cześć, Krycha. Co oddał tam tego? Ale tiki.
Kurwa, jak siadło. No. Gdzie to jest? Jeszcze raz. Raz jeszcze ja będę. Nie ma. Rampa, rampa, kurwy! Lecę. Jadą! Nie! Jadą, jadą, jadą. Dużo leci. Dół, dół, dół już. Kolejny. To ja rasa i wychodzę. Lampa daje. Dobra, już lecę. Wysadzili kolega głęboko dżunglę, dziękuję za konektor. Na BS-ie górnym i od drzwi może zaatakować Innocent, Snacks od domku to może być rozwiązanie, chociaż teraz namierzeni, oj frag na Snacksie, no Innocent zostaje tu sam, ale piękny headshot od Pawła, jeszcze jeden by się przydał i to właśnie dowozi Mocek, brawo dla Innocenta, bardzo trudne spotkanie Pawła, do tej pory 3 eliminacje, ale... pistoletówce po stronie CT, piekielnie ważne 2 headshoty i wygrany klacz 1-2, brawo dla Innocenta, podniósł się, wstał z kolan, na lody? Nie robię na pojazd. Rzuć to dupko. Cześć Myszko. Policja. Nagody? Ja to muszę teraz iść na lody chyba. Masz ich gdzieś? Leuszka, ale czemu mikrofon zdejmujesz z kompa? No mam tutaj cały teamek. Ty, mam typa. Czy przewo był? Drzwi i kurwa. To my bronimy bomby. To my teraz czekamy na krok ze strony rywala, Kresi. Przygotowany jakiś smok na odbicie, to blisko Menio, zaczajony w tym smoku. Ten smok za chwilę zejdzie, być może Menio zobaczy rywala, widzi już cień. Menio jeszcze chwilę poczekał, ich te fragi wpadają same. Menio po raz kolejny, Menio! Ależ to zrobił Menio, proszę bardzo. Nie potrzebowaliśmy 3 zawodników do obrony bombsite'u, potrzebowaliśmy jednego, a jego imię Wiktor. Pięknie zrobił to Menio, naprawdę.